Drodzy Państwo, cieszę się niezmiernie, że widzę Państwa wszystkich świętujących razem z nami dziesięciolecie naszej Akademii Języka Polskiego. Są z nami, drodzy Państwo, przedstawiciele duchowieństwa i tak witam ojca Józefa Kubiaka. Witam bardzo serdecznie księdza Marcina Kanie. And it's a great pleasure to see Deacon Vincent Riccardi and his wife Daisy. Jest z nami również Superintendent of Manchester Public Schools, Mr. David Threataway and his wife. Welcome. Witam bardzo, bardzo serdecznie i ciepło przedstawicieli, dyrektorów, opiekunów szkół polonijnych stanów New Jersey i Pensylwania. I tak, jest z nami i witam bardzo ciepło pani dyrektor Danuta Eichler wraz z mężem ze Szkoły Języka Polskiego imienia Świętego Wojciecha w Filadelfii, Pensylwania. Witam również bardzo serdecznie panią dyrektor Monikę Zarzycką i przedstawicieli Polskiej Szkoły Ogniwo w Morrisville, Pensylwania. Witam również bardzo serdecznie panią dyrektor Ewę Tymińską wraz z mężem, dyrektora Szkoły Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców w Lawrenceville, New Jersey. Witam serdecznie panią dyrektor Aleksandrę Urban i nauczycieli z Polskiej Szkoły przy parafii Świętej Jadwigi w Trenton, New Jersey. Witam również bardzo ciepło i serdecznie opiekuna szkoły panią Iwonę Dziedczyk i sekretarza panią Elżbietę Katak z Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA Pertambo in New Jersey. Witam też bardzo, bardzo ciepło wszystkich rodziców, przyjaciół i sponsorów Akademii Języka Polskiego w Manchester, nauczycieli i absolwentów, którzy są z nami dzisiaj na bankiecie. Witam Was bardzo, bardzo ciepło. Zapraszam panią Anię Król, Marzenę Wac, Kingę Dobrzański, Martę Kirkicką, Annę Iwaszkowską, Elżbietę Wszędyrówną, Mariolę Tarkowski, Katarzynę Grabowską, Katarzynę Misztele, Justynę Berezę, Małgorzatę Sajdak, Dianę Ratajczak i Annę Rybską. Zapraszam Was tu, moje kochane przyjaciółki, koleżanki i współpracowniczki. Zaproszę do nas panią Marię Pardzior-Marchwiński, prezesa na New Jersey i Pensylwanii Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Przy okazji tego jubileuszu chciałabym Was wszystkie wyróżnić. Bardzo przepraszam, to przemówienie miała powiedzieć Ela Wszędyrówna, wygłosić w sumie, ale wiemy, że ona bardzo dużo mówi. W związku z tym zostałam wybrana ja, bo bardzo tego nie lubię i będzie krótko. Aniu, dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas robisz. Bez Ciebie to byśmy w ogóle nie istniały i po prostu wielkie buziaki od całego grona pedagogicznego. Moi drodzy, zanim pani Ania się wycałuje z dziewczynami, ja w imieniu pani prezes, która tutaj miała być, ale bardzo przepraszam, że nie mogła tutaj dojechać, ale sercem jest tutaj z nami. Chciałam odczytać najpierw list. Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już przeminął. Ty w nich odkrywasz świat, który właśnie się rodzi. Szanowna pani dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W związku z 10. rocznicą powstania tej placówki pragnę złożyć na ręce pani dyrektor Anny Tracz serdeczne gratulacje oraz wyrazić słowa uznania dla państwa zaangażowania. Ucząc z polskich tradycji używać poprawnej polszczyzny, przekazywać wiedzę tysiącletniej Polski, to zadanie, jakie realizujecie od 10 lat w waszej placówce. Pokazujecie wszystkim, że z tęsknoty do dalekiej, ukochanej ziemi i miłości do polskich dzieci na obczyźnie możecie funkcjonować jako polska szkoła. Pamiętajmy, że patronować temu muszą wzory i ideały naszej historii. Do nich trzeba wracać, ich naśladować, ich w blasku wychowywać nowe pokolenia. W tej atmosferze życzę pani dyrektor oraz współpracownikom wiele sukcesów, które staną się źródłem satysfakcji
jednocześnie będą zachętą do dalszej pracy, doskonaleniu znajomości języka polskiego, spełnienia marzeń zawodowych, jak i tych osobistych. Uczniom dziękuję i życzę realizacji zamierzonych celów, rodzicom za wsparcie, jakie dajecie swoim dzieciom i polskiej szkole. Życzę wszystkim wspaniałego wieczoru, a dyplomy prezesa niech będą wyrazem podziękowań za waszą pracę. Z wyrazami szacunku dr Dorota Andraka, prezes CPSD. Ponieważ, słuchajcie, czuję się jako taka jedna z matek chrzestnych tej szkoły, teraz się wzruszę, mogę powiedzieć, że z Anią poznałyśmy się, kiedy ta szkoła się budowała. Dziewczyny, was też znam od tego. To były początki w domach. Ania do mnie dzwoniła, mówi, co mam robić. Dziewczyny, przede wszystkim do was, rodzice, dziękuję, że chcieliście posyłać te dzieci, że w tych warunkach, że przysyłaliście, woziliście do domów prywatnych, albo to u was się działo, albo u nauczycieli. I później nauczycielki wsparły tak Anię, rodzice, żeby otworzyła tą szkołę. Także za to, że ją wspieracie i rodzice wy za to, że posyłacie te dzieci, żeście ją wspierali, serdecznie ja od siebie bardzo, bardzo wam dziękuję, bo cieszę się, że ta szkoła jest. Czuję się bardzo blisko z wami i za wszystko Aniu, tobie, rodzicom i wam, dziewczyny, bardzo, bardzo dziękuję. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Dyplom prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających otrzymuje pani Marta Kirkicka, Akademia Języka Polskiego, w dowód uznania za umiejętności pedagogiczne oraz szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pani Katarzyna Misztela. Pani Mariola Tarkowski. Pani Justyna Bereza. Pani Katarzyna Grabowska. I pani Anna Król. I pani Anna Tracz, dyrektor Akademii Języka Polskiego w Manchester. Dziękuję bardzo. Utrzymujcie tą szkołę, niech ona rośnie w siłę. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Drodzy Państwo, takie spotkanie i jubileusz to również czas, by podziękować rodzicom. Dlatego chciałabym zaprosić do siebie i wręczyć dyplom rodzica na szóstkę dla pani Małgorzaty i Marka Zawarusów oraz dla pana Krzysztofa Barczyka. Thank you so much for your continuous support, work and being in our school every week. To spotkanie to również podziękowanie dla tych, którzy szczególnie nas wspierają. Mr. David Threataway, thank you for your continuous support. You have made a huge difference in the lives of so many. Thank you from the bottom of our hearts. I would like to invite here Deacon and Daisy. Come up here. This is a very special thanks to you as well. Let's be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Thank you. Chciałam również zaprosić naszych polskojęzycznych sponsorów. I zapraszam do siebie pana Dariusza Rogowskiego. Dziękujemy panie Darku, że jest pan zawsze z nami. Zapraszamy pana Macieja Budniaka. Panie Maćku, zapraszam do nas również panią Agnieszkę Rybar. Pani Agnieszko, mile panią widzieć. To wsparcie przy okazji jasełek jest zawsze mile widziane i potrzebne. I zapraszam do nas również panią Agnieszkę i Winicjusza Pałęckich. Drodzy Państwo, może nie tak często, ale miło się z wami spotkać. Izabela, powiedz nam, jak to się stało, że mówisz, czytasz i piszesz w języku polskim? No moi tata mnie nauczyli, jak to mowa. Rozmawiam w domu po polsku i na przykład w szkole, po polskiej szkole chodzę i rozmawiamy i na przykład robimy ćwiczenia po polsku. Czy twoim zdaniem warto znać język polski? Dlaczego? Mam zdaniem na pewno
nie tylko ci pomoże w przyszłości, jak się będzie miała pracę, to jeszcze się może dogadać z Polakami. Sytuacjach najczęściej używasz języka polskiego. Na pewno z moją mamą, bo bardzo chcę, żeby rozmawiał po polsku i uczył się polski, żeby był najlepszy. I no, jeszcze z tatą, bo to był polski. Mama, tata, babcia, dziadzio i babcia, Anetka. Polska mi się kojarzy z rodziną, z piłką nożną i pierogi. Polska szkoła w amerykańskiej. Polska szkoła różni się od amerykańskiej, bo w polskiej szkole uczymy się kultury Polski, historię i język. Chodzimy po polsku. To jest bardzo wielka różnica. To jest bardzo wielka różnica. Bardzo wielka różnica. A jest krótsza i mamy tylko w jednym dniu w tygodniu. I lepiej tu jest chyba nawet. Więc musimy zrobić. Ludzie, co zmieniłabyś w polskiej szkole? Żeby było zorganizowano więcej wycieczek. Ja bym zmienił, żeby były autobusy. I to było więcej dni polskiej szkoły, bo tylko jeden dzień. Przychodzi się do polskiej szkoły, żeby cały czas znać państwo na A kto to jest nauczyciel? Pani Mata. Czy łatwo twoim zdaniem być nauczycielem? Nie. Moim zdaniem nie jest łatwo, bo troszkę dzieci są takie dziwne. Tak, bo w domu muszę gadać po polsku, bo mama i tata nie lubią, jak nie gadam po polsku. Czy kojarzy ci się Polska? Pierwsze trzy rzeczy, które ci przychodzą do głowy. Krabu, pierogi, kraty i Warszawa. Azja. Czy czujesz się do mnie z tego, że jesteś z Niemiec? Tak, bo lubię wiedzieć, że umiem gadać dwa języki, bo potem moje kolegi i mogą tak mówić, że o, ty możesz gadać po polsku. I tak jest fajnie, bo umiesz gadać dwa języki. To jest bardzo wielka różnica.